Klucze autentyzmu. Konferencja pierwsza. Formowanie siebie. Każdy jest człowiekiem, ale jakim? Czy jest autentyczny, prawdziwy w odniesieniu do siebie i do innych? Czy też ciągle się skrywa, udaje, jest popychany przez wydarzenia i przez ludzi i właściwie nie wie, do czego zmierza i o co chodzi w jego życiu? Ceni się ludzi autentycznych, mających swoje zdanie, swoją jasną tożsamość. Dojrzali ludzie spotykają się czasem z niechęcią, bo są inni, bo w swym myśleniu i działaniu odstają od ogółu. Ale taka rezerwa zazwyczaj jest chwilowa. Potem doznają szacunku, bo wiadomo, kim są. I można na nich polegać. Mają swoje zdanie i są w tym konsekwentni i ofiarni, rzetelni i sensowni. I to budzi respekt oraz chęć ich naśladowania. Natomiast inni są nieautentyczni. Ciągle starają się dostosować do ogółu, bez własnego zdania, bez określenia siebie i bez ofiarności zdolnej do tego, by niekiedy iść poprzek temu, co się wkoło dzieje. Bardzo zależy im na tym, aby się do wszystkich upodobnić. A więc gdy nastroje społeczne się zmieniają, gdy propaganda sączy nowe idee, czy też gdy na przemian zwyciężają różne partie, to oni też ciągle się zmieniają. Taki konformizm i unik w sytuacjach, które aż domagają się prawdziwości, jest niepoważny. Człowiek miękki, bez wyrazu, bez kierunku w życiu, jest przedmiotem pogardy. Bo jak szanować tego, który jest jak bezkształtna ameba, czy też plastelina, ciągle urabiany przez innych? Ponadto, co gorsza, taki człowiek często wstydzi się samego siebie, a to już jest pierwszy krok do jakichś wewnętrznych ucieczek lub depresji. Aby być autentycznym, trzeba zadbać o swoją tożsamość. I trzeba to zrobić samemu. Każdy musi przejść przez proces samoformacji. To my sami siebie kształtujemy. Sami budujemy swe duchowe wnętrze. Zazwyczaj to się dokonuje u progu dorosłości. Ale niektórzy, będąc już dorosłymi, nagle postrzegają, że gdy byli nastolatkami, nikt im w tym nie pomógł. Bo ani rodzina, ani szkoła, ani studia, ani katecheza i duszpasterstwo akademickie im tego nie dało. Muszą więc sami zabrać się do tego z pewnym opóźnieniem. Widzą, że muszą poskładać razem rozum, wolę, uczucia, nastroje, wiarę, poglądy i osobiste decyzje, bo bez tego wszystko im się rozkleja i ciągle działają na sposób doraźny, chaotyczny. Uświadomienie sobie konieczności wypracowania wewnętrznego ładu może się pojawić późno, gdy poważne decyzje życiowe zostały dokonane, a więc zawód został wybrany, rodzina założona, czy nawet powołanie zostało rozpoznane. Zdarza się, że pomimo tych istotnych kroków, chaos, zmienność i niezdecydowanie nadal rozrywają osobowość. Wtedy dochodzi do nieprzemyślanych decyzji, nagłych rozwodów i ucieczek od podjętych zobowiązań, które ranią siebie i ranią innych. Gdy więc pojawia się uświadomienie, że w życiu zabrakło klarowności i konsekwencji, trzeba sobie postawić poważne pytania i co więcej, trzeba znaleźć na nie odpowiedź. W tym szukaniu warto sięgnąć do poważnych myślicieli, tych, którzy nad tym się zastanawiali i wypracowali mądre klucze do autentyzmu.
Trzeba też zastanowić się, na ile oraz jak więź z Bogiem ułatwia wewnętrznym pozbieraniu. Często bowiem się zdarza, że relacja z Bogiem jest pojmowana płytko, czy też opacznie i nie ma istotnego wpływu na życie. Potrzebujemy nie tylko informacji o tym, jak funkcjonuje dojrzały człowiek. Potrzebujemy także formacji, czyli ukształtowania siebie poprzez własne kroki, wyrabianie nawyków i także sięganie do dobrych lektur, które warto postudiować. Ponadto można też uwzględnić i dopuścić do siebie wpływ samego Boga, który o nas nie zapomniał i na każdym etapie życia jest pod ręką. Ale trzeba wiedzieć, jak do Niego sięgnąć i jak przemienia On ludzkie wnętrze. Ale jak to się wszystko dokonuje? Do tego trzeba sobie uporządkować rozumienie roli rozumu, woli, uczuć, zmysłów, ich sensownego zgrania oraz także pomocy Bożej. Bo gdy zabraknie osobistej syntezy, w której to wszystko jest precyzyjnie ponazywane, rozpoznane i poukładane, to życie okaże się płynne, zmienne, a właściwie pogubione. W kształtowaniu siebie trzeba odróżnić samoformację od formatowania. Nie o to chodzi, byśmy byli jak sformatowana dyskietka komputerowa, w której wszystko zostało wycięte i wtłoczono w niej nowy zapis. To by było jakimś zniewoleniem i negacją nabytego już doświadczenia. Są ludzie, którzy odkrywają, że otaczający świat jest chwiejny, że społecznie niesione pewniki nagle padają, że odziedziczone obyczaje nie przystają do współczesnego życia i to rodzi u nich nihilizm, czyli zachwianie uznania dla prawdy, albo też rodzi relatywizm, czyli przekonanie, że wszystko jest względne, płynne i niepewne. I przy takim zamieszaniu niektórzy rozpaczliwie szukają jakiegoś zewnętrznego sformatowania. Jedni trafiają do jakichś sekt, inni szukają ciasnych, rygorystycznych wspólnot religijnych, zakonów czy seminariów duchownych, które tłoczą ich w jakieś zewnętrznie narzucone ramki. Szukają wtedy prostej pewności opartej na narzuconym autorytecie i są gotowi się temu poddać, nawet za cenę wolności. Zamiast, żeby ich wnętrze, osobiste wnętrze było uformowane, dochodzi u nich do zewnętrznego sformatowania. Taka osoba żyje jak miękki skorupiak, chroniący się w sztywnej formie. Takie zamknięcie się w narzuconym pancerzu nie prowadzi jednak do dojrzałości i do szczęścia. Ludzie sformatowani potrafią mieć na twarzy sztuczny, wypracowany uśmiech, ale w gruncie rzeczy są nieszczęśliwi i z czasem się buntują i niekiedy głupią. Bywa też, że zaplątani w ciasne wspólnoty stają się ofiarami nadużyć, niekoniecznie seksualnych, choć i to się zdarza, bo ich samodzielność i osobisty rozwój zostały zablokowane. W życiu trzeba być nie bezkształtną amebą, popychaną przez innych, ani też wystraszonym, uciekającym od wolności, zamkniętym w sobie skorupiakiem. Tylko trzeba być kręgowcem, mając własny, duchowy i intelektualny kręgosłup. Najistotniejsze jest to, co się dokonuje w wolnym wnętrzu człowieka, a nie zewnętrznie narzucone ramy czy też konwenanse. Trzeba więc przyjrzeć się kluczom prawdziwego autentyzmu, aby to wszystko w sobie dobrze ponazywać. W następujących konferencjach spróbuję omówić istotne składniki dojrzałego człowieka.
Sprawa nie dotyczy tylko wiary i życia łaską, choć jest to rzecz fundamentalna. Potrzebne jest tym poprawne rozumienie człowieczeństwa, oparte na racjonalnych argumentach. Nie neguje to światła wiary, ale nie należy przeczyć roli rozumu. Wiara nie jest czapą, która spada na oczy i nie pozwala myśleć. Wiara wychyla rozum dalej, ku żywemu Bogu, a więc zarówno wewnątrz wiary, jak i poza nią można i trzeba myśleć i trzeba docierać do istotnych prawd, także i tych, które są poznawalne samym rozumem i dlatego są przekonywujące. Niestety polskie szkolnictwo ciągle tkwi w założeniach, które wraz z marksizmem zostały narzucone pedagogice. Tak zwany światopogląd naukowy ogranicza spojrzenie jedynie do tego, co jest sprawdzalne za pomocą metod empirycznych, jak w fizyce. A więc w naukach o człowieku szuka się jedynie mierzalnych zjawisk, które mogą być podliczone i opisane, ale nigdy nie są one wyjaśnione. Stąd uznaje się socjologiczny ogląd, mówiący o tym, co ludzie sądzą o różnych sprawach, ale ich istoty się nie wyjaśnia. Można oczywiście zgodnie z statystyką podać, co w danym mieście ludzie sądzą o rozumie, o woli, o prawości, o sprawiedliwości, o sumieniu, miłości, cnocie czy wadzie. Ale to jest za mało. Gdy ich istoty się nie wyjaśni, to się sugeruje, że wszystkie te określenia są puste, nic nieznaczące, bo rzekomo uczciwość czy sprawiedliwość realnie nie istnieją. Kto wpadł w pułapkę takiego przekonania, jest głęboko okaleczony i zdany jedynie na sondaże referujące cudze opinie. Oznacza to, że szkoła nauczyła go gardzić naturalnym rozumem. Wmówiła mu, że rozum z istoty jest ślepy i obiektywnie niczego nie może wiedzieć o naturze, sprawiedliwości, szczęściu, rozsądku, sensie życia, odpowiedzialności lub wolności. Można jedynie wiedzieć, co inni sądzą o tych sprawach. Nieprawda. Można je rozumieć i można ich też nie rozumieć. Rozum ma swoją godność i zdolność. Obiektywne poznanie tych zagadnień i odróżnienie prawdy od fałszu, czy tylko domysłu, jest możliwe. I ponadto jest konieczne dla sensownego ułożenia życia. Nie jest to sprawa jedynie subiektywnych przeżyć, czy też religijnej wiary, ale rozumu, który nie jest fikcją. Naturalne myślenie i poznawanie rzeczywistości musi sięgać dalej i głębiej niż empiryczny opis zjawisk. Dlatego filozofia powinna być obecna w szkolnym nauczaniu. I edukacja nie może ograniczać się tylko do informowania o zaobserwowanych zjawiskach i poglądach, bo wówczas ona jest niepełna. Braknie jej wtedy tych zagadnień, które w życiu są najważniejsze. I pozostawia ona ucznia czy studenta w zawieszeniu. Gdy poznanie nie dociera do istoty rzeczy, nie daje rozumienia rzeczywistości i także siebie. Nie wyjaśnia sensu życia i nie wskazuje na prawdę, na której można się oprzeć. Nie jest to sprawa katechezy i nie można tych zagadnień spychać do poziomu wiary czy religijności. Potrzebne jest też myślenie filozoficzne, docierające do prawd, które są ważne i poznawalne, choć w tym poznaniu stosuje się inne metody niż w naukach empirycznych. I to myślenie musi ukształtować rozum i wyrobić zaufanie do jego naturalnych możliwości. W końcu musimy się opierać na prawdzie, a nie na zmiennych nastrojach i wrażeniach.
własnych czy społecznych. Trzeba mieć zaufanie do naturalnych możliwości rozumu. I to niezależnie od wiary. Gdy tego zaufania brak, to jesteśmy zanurzeni w płynnym relatywizmie czy nihilizmie, co uniemożliwia podejmowanie istotnych życiowych decyzji. Dlatego jeśli w przebytej edukacji tych spraw nie poruszano, musimy jako dorośli zająć się własną formacją, szukając kluczy potrzebnych do autentycznego życia. Rozumowe poukładanie sobie w głowie podstawowych prawd o nas samych nie przeczy wierze, która kieruje umysł dalej ku więzi z Bogiem. Wiara uczy, że najważniejsze jest obcowanie z Bogiem, a więc samo doskonalenie, jakkolwiek ważne, nie może stać się jakimś zastępczym bożkiem. Bóg musi pozostać na pierwszym miejscu. Ale chociaż wobec Boga mamy być jak dzieci, to wobec życia musimy być dorośli. Autentyzm życia duchowego sprawdza się więc w teraźniejszości, która nie może być niepozbierana.